Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Do końca grudnia ma zostać uwolnionych 430 łóżek w szpitalach prowadzących oddziały covidowe. W najbliższych dniach miejsce dla pacjentów zacznie zapewniać szpital tymczasowy na międzynarodowych targach poznańskich. Rolę oddziałów zakaźnych takich jak ten w Kępnie przejmie teraz szpital tymczasowy. Spośród 12 podmiotów prowadzących w ostatnim czasie oddziały covidowe w Wielkopolsce, aż 7 zostało w całości przywróconych do stanu sprzed epidemii. Utrzymano łóżka covidowe m.in. w placówkach w Ostrzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim. W takiej formie oddział będzie funkcjonował jeszcze do 12 grudnia. Od 13 grudnia szpital wraca do normalnego funkcjonowania, to znaczy głównie oddział internistyczny, ponieważ znaczna jego część została właśnie przeznaczona dla pacjentów chorych na COVID-19. Dla personelu szpitala oddział zakaźny był sporym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Było to ogromne wyzwanie dla całego szpitala pod względem organizacji, logistyki, pracy całego szpitala w związku z organizacją tych łóżek covidowych. Natomiast dzięki wspaniałemu zaangażowaniu personelu daliśmy radę. Jesteśmy nadal w gotowości we współpracy zarówno z panem wojewodą Łukaszem Mikołajczykiem, jak i panią dyrektor Agnieszką Pachciarz, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Wielkopolskiego. Ponieważ nadal jesteśmy w gotowości, jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby te łóżka uruchomić z powrotem. Natomiast, tak jak mówię, było to ogromne wyzwanie dla szpitala, dlatego że nie zaprzestaliśmy żadnej innej działalności w tym czasie. W ciągu 2 miesięcy z 40 łóżek covidowskich w Kępnie skorzystało 161 pacjentów, z czego 40 z naszego regionu. 102 pacjentów wpisało się do leczenia ambulatoryjnego, a 38 osób zmarło. Czy pacjenci wymagający hospitalizacji w związku z koronawirusem będą teraz przewożeni głównie do Poznania? O tym, gdzie trafia pacjent, decyduje koordynator w Poznaniu. Niestety my nie mogliśmy też sami decydować, gdzie ci pacjenci trafiali. Natomiast oczywiście w porozumieniu z koordynatorem staraliśmy się, żeby ci pacjenci trafiali do szpitala w Kępnie. Na ten moment pozostaje najbliższym takim szpitalem, będzie szpital w Ostrzeszowie i w Ostrowie. Budowa szpitala na międzynarodowych targach poznańskich zakończyła się w ubiegłym tygodniu. Szpital został odebrany przez służby wojewody i oczekuje obecnie na tomograf komputerowy. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.